Witamy Was wszystkich gorąco i serdecznie, życząc Wam przy okazji szczęśliwego nowego 2024 roku. No i przy okazji nowego roku czas podsumować sobie statystycznie, jak wyglądał ubiegły rok pod względem naszego kanału. Już teraz zapraszamy Was wszystkich na podsumowanie 2023 roku na antenie Radia Sport Polonia. Zaczynamy! 866 tysięcy wyświetleń to o 243% większy niż budżet pierwotny w 2022 roku. Czas oglądania w godzinach to ponad 32 tysiące, aż o 257% większy niż ubiegły rok 2022. Subskrybenci to jest plus ponad 3 tysiące, jest to 246% większy niż budżet pierwotny z 2022 roku. Szacunkowe przychody na rok 2023 to 585 funtów i 43 pensy. Najwięcej subskrybentów przybyło plus 403 podczas tenisowego turnieju WTA Finals w Cancun w finale meczu Pegula-Świątek. Najwięcej słuchaczy pochodziło z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Tajlandii. Do jakich miast Polski docieraliśmy? Warszawa, Wrocław i Poznań. Do jakich miast spoza Polski docieraliśmy? To był Southampton, London i New York. Między innymi. Dlatego dziękujemy Wam wszystkim za rok 2023, bo te wszystkie statystyki, ten wzrost o kilkaset procent, to jest zasługa Wasza, ponieważ słuchaliście, czy też oglądaliście nasz kanał i za to Wam bardzo gorąco dziękujemy. Mam nadzieję, że w 2024 roku przybędzie nam subskrybentów, że dobijemy co najmniej do 10 tysięcy, no i będziecie z nas zadowoleni. Minimum na ten rok to jest zdobycie 10 tysięcy subskrybentów, a więc dobicia do 10 tysięcy subskrybentów na głównym kanale, a także na drugim Radia Sport Polonia 2 do 10 tysięcy. Chcemy, aby w tym roku na dwóch kanałach było ponad 10 tysięcy subskrybentów. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za to, że jesteście. Radio Sport Polonia. Radio z pasją dla pasjonatów.